Fundacja Wolności powstała w 2012 roku w Lublinie. Naszą misją jest to, by samorząd działał zgodnie z prawem i na jak najwyższym poziomie. Naszymi wartościami są jawność, uczciwość, rzetelność, niezależność, apolityczność i profesjonalizm. Celem naszych działań jest to, by mieszkańcy mogli sami decydować o tym, jak rozwija się ich miasto. Aby podejmować właściwe decyzje, potrzeba jest informacji. Dlatego celem naszych działań jest dostarczanie obiektywnej wiedzy na temat tego, jak działa samorząd, podejmowanie inicjatyw, aby te działania były właściwe. Podejmujemy działania na rzecz ujawniania rejestrów umów zawieranych przez urząd. Z tego rejestru mieszkańcy, przedsiębiorcy czy urzędnicy mogą się dowiedzieć, kto, co i za ile realizuje na zlecenie Urzędu Miasta. Warto, żeby taki rejestr był dostępny dla każdego. Poprosiliśmy prezydenta o jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Tematem zainteresowały się lokalne media, a prezydent przystał na naszą propozycję. Obecnie rejestr ten, aktualizowany raz w miesiącu, dostępny jest na stronie internetowej rejestrumów.lublin.eu. Uznaliśmy to za ważne, żeby wszyscy mieszkańcy Lublina dowiedzieli się o istnieniu tego narzędzia. Zdecydowaliśmy, że stworzymy wystawę, dzięki której każdy dowie się o istnieniu rejestru umów. Pieniądze na jej wykonanie, 1500 zł, zebraliśmy dzięki portalowi Wspieram To, który umożliwia finansowanie społecznościowe interesujących projektów. Dążymy do ujawnienia personaliów urzędników, którzy otrzymują nagrody. Prezydent w blasku fleszy wręcza nagrody stypendystom, natomiast urzędnicy nagradzani są w zaciszy gabinetu. Chcielibyśmy wiedzieć, kto i za co dostaje nagrody. Chcielibyśmy być dumni z urzędników. Prezydent tłumaczy, że nie może podać imion i nazwisk urzędników ze względu na ochronę danych osobowych. Nie rozumiemy tego stanowiska, ponieważ imiona i nazwiska kontrahentów ratusza są dostępne w rejestrze umów. Uważamy, że zatajenie takich informacji może być przyczyną do nadużyć. Tematy, jakie interesują Fundację Wolności, dobrze pokazuje projekt Bez Konfliktu. Jego celem jest przeciwdziałanie występowaniu konfliktu interesów w samorządzie lokalnym. Sami urzędnicy często dostrzegają potrzebę wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń przeciwko korupcji i konfliktowi interesów. A z badań wynika, że samorząd terytorialny jest najbardziej narażony na występowanie konfliktu interesów. W ramach tego projektu zaproponowaliśmy lubelskim radnym wprowadzenie kodeksu etyki oraz przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w związku z narażeniem ich na konflikt interesów. Niestety obie te inicjatywy spotkały się z odmową. 2 tygodnie później do lubelskiego ratusza weszło CBA w związku z ustawieniem konkursu na stanowisko prezesa miejskiej spółki. Teraz staramy się upublicznienie stenogramów tych podsłuchów. Kolejnym działaniem, które realizujemy, jest monitoring funduszu korkowego. Działanie to prowadzimy od początku istnienia fundacji. Fundusz korkowy pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedawanie napojów alkoholowych. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. W latach 2013-2014 przeprowadziliśmy monitoring funkcjonowania funduszu wraz z rekomendacjami zmian. Nasze wątpliwości wzbudziło finansowanie ze środków funduszu korkowego Izby Wytrzeźwień. Zarekomendowaliśmy radnym, by się z tego wycofać. Gdy nas nie posłuchali, zgłosiliśmy nasze wątpliwości wojewodzie lubelskiemu. Ten skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd Administracyjny zgodził się z naszymi poglądami i uznał, iż nie można finansować ze środków funduszu korkowego budowy Izby Wytrzeźwień. W bieżącym roku apelowaliśmy do radnych, którzy są członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by powstrzymali się od głosowania nad uchwałą. Wynika to z konfliktu interesu, który posiadają. Radni sami uchwaliliby sobie wysokość stawek, za które pracują w komisji. Jest to niezgodne z prawem. Gdyby podjęli taką uchwałę, byłaby ona z mocy prawa nieważna. Na szczęście dzięki naszej interwencji radni powstrzymali się od głosowania w tej sprawie. Wciąż wiele z naszych rekomendacji nie jest realizowanych, pomimo iż uzyskały pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem doradczym prezydenta. Determinuje nas to do dalszego monitorowania funduszu korkowego i działania na rzecz jego zmiany na lepsze. Nowe hotspoty, place zabaw, miejsca parkingowe czy lepsze warunki dla zwierząt w lubelskim schronisku. To wszystko powstało dzięki budżetowi obywatelskiemu. Jak do tego doszło? W 2012 roku wspólnie z Radą Dzielnicy Rury przeprowadziliśmy pilotażową edycję budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Zorganizowaliśmy konferencję, na której omówiliśmy możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego w całym mieście. Przygotowaliśmy petycję do prezydenta w tej sprawie oraz opublikowaliśmy zestawienie miast wojewódzkich, które już wprowadziły lub planowały wprowadzenie budżetu obywatelskiego.
Udało się. Na początku 2013 roku prezydent ogłosił wprowadzenie budżetu obywatelskiego w całym mieście. Dwukrotnie braliśmy udział w konsultacjach jego regulaminu. W tym roku ratowaliśmy budżet obywatelski, zwracając uwagę, że zgodnie z regulaminem wszystkie projekty powinny zostać zaopiniowane przez radnych przed poddaniem pod głosowanie. Prezydent szybko zmienił regulamin, co umożliwiło zaopiniowanie wszystkich projektów przez radnych. Podobnym działaniem, które wdrożyliśmy w Lublinie, jest inicjatywa lokalna. Jest to forma współpracy, która pozwala realizować pomysły mieszkańców przy współudziale miasta. Inaczej niż w przypadku budżetu obywatelskiego, wymagany jest tutaj wkład mieszkańców, wolontariacki, finansowy lub rzeczowy. Narzędzie to pozwala wdrożyć projekty, które nie mają dużej grupy zwolenników, ale których inicjatorzy są w stanie współpracować na rzecz ich realizacji. Na przykład, jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się zaniedbany skwer i wspólnie z sąsiadami chciałbyś go zmienić, możesz taki pomysł zgłosić jako inicjatywę lokalną, a miasto zapewni Ci sadzonki i ławki do jego przemiany. Żeby pomóc mieszkańcom zrozumieć budżet miasta, stworzyliśmy portal jawnylublin.pl. Dzięki niemu można zobaczyć, jak wygląda budżet, czyli skąd biorą się w nim pieniądze i na co są wydawane. Innym działaniem przez nas realizowanym są także szkolenia cykliczne z dostępu do informacji publicznej. Informacja publiczna to po prostu każda informacja posiadana przez urzędy. Chcesz poznać wyniki badań zamówionych przez urząd albo co będzie budowane za rogiem, ilu pracowników posiada urząd, czy w jakich konferencjach brali udział ich dyrektorzy, to wszystko jest informacją publiczną i masz prawo to wiedzieć. Jeżeli chcesz wiedzieć, do jakich informacji publicznych chcą mieć dostęp mieszkańcy, zajrzyj do Biuletynu Informacji Publicznej.